Dziecięco-młodzieżowy teatr Pantomimy Team ma dzisiaj ze sobą premierę spektaklu Drzewo. O czym ten spektakl mówi? Najogólniej rzecz biorąc, jest to po raz kolejny, bo nie ja zacząłem poruszać ten temat, temat o ekologii. Mówimy o tym od wielu, wielu lat. Na pewno jest coraz lepiej. Ludzie segregują śmieci, mniej śmiecą, mniej zanieczyszczają powietrze. Ale przez ostatnie lata, bo też mieszkam w gminie Długołęka na wsi i przy lesie, obserwuję i tak zanieczyszczanie środowiska. No właśnie, jest to problem tak naprawdę naszego życia codziennego. Tak, no codziennie wyrzucamy śmieci, niekoniecznie do kubów. Mówię o tych osobach, które nie traktują tego poważnie. Wydaje mi się, że na wsi w gminie Długołęka od paru lat segregujemy te śmieci. Nie wydaje mi się, tylko tak jest po prostu i mieszkańcy wiosek są przyzwyczajeni już do tego typu działań, że mamy worek na szkło, na odpady organiczne, na odpady zmieszane, na plastiki przede wszystkim, bo jak się okazuje najwięcej tego produkujemy, ale tak jak wcześniej mówiłem, nie wszyscy tego przestrzegają. Mówię w tej chwili o odpadach budowlanych albo o poremontowych. Nie chcą te osoby często i gęsto zamawiać dodatkowego konteneru, bo to kosztuje, ale parę groszy, parę złotych to kosztuje. I w ten sposób byśmy uniknęli, jeśli wszyscy by zaczęli temat traktować poważnie, tych zanieczyszczeń. Oczywiście się sytuacja na pewno diametralnie poprawiła, ale no nie do końca. Są osoby, często nowobogackie, które posiadają dużo pieniędzy i to one często wyrzucają te śmieci do rowów, chociaż niekoniecznie tylko oni. I pod wpływem tych zanieczyszczeń, które nas otaczają, i to, co widzę u siebie, że nieraz te worki faktycznie znajdują się w lesie i w rowach, postanowiłem o tym opowiedzieć w spektaklu bez słów, czyli w spektaklu pod tytułem Drzewo, gdzie dokładnie mamy zarysowane drzewo, że przyjeżdżają źli ludzie, wyrzucają śmieci, zanieczyszczają, ale finał jest taki tego spektaklu, że ci źli ludzie zostają ostatecznie złapani i ponoszą za to jakąś karę. I o tym krótko opowiada spektakl. W spektaklu występują dzieci, 8-latkowie, 10-latkowie, 10-latkowie. To dla nich też jest nauka, jednocześnie ekologii. Dzieci edukują dzieci przy okazji, bo na widowni też zasiadły dzisiaj dzieci. Tak, oprócz dzieci w zasadzie no, to było skierowane do dzieci i do dorosłych. Dzieci w tym wieku powinny dostrzegać właśnie ten problem. Myślę, że dostrzegają, bo nie tylko mój spektakl o tym opowiada, ale non stop słyszymy jakieś komunikaty w telewizji, w radiu i jakby się w ten sposób uczymy. Zajmuję się teatrem ruchu, teatrem pantomimy, więc spektakl został opowiedziany bez słów i myślę nawet lepiej, że to nie był wiersz, że to nie był spektakl słowny, tylko ruchowy. Dzisiaj mieliśmy premierę spektaklu, dwukrotnie został pokazany młodzieży szkolnej. Czy spektakl Drzewo jeszcze będzie prezentowany w najbliższym czasie gdzieś? Myślę, że tak, nawet wiem na pewno, bo nasza koleżanka pracująca w Gminnym Ośrodku Kultury od organizacji imprez, Ania Patyk, prowadzi taki program bodajże już od 2 lat i będzie niebawem jego zakończenie na temat ekologii ogólnie rzecz biorąc. I już mi powiedziała po tym spektaklu, że przewiduje jak najbardziej, żeby to było prezentowane w jak największej ilości miejsc, przynajmniej w gminie Długołęka. Myślę, że powinniśmy też wspomnieć w kilku słowach przynajmniej o samej grupie, o aktorach. Kto tworzy wasz zespół, kto dzisiaj wystąpił? W ogóle Teatr Team działa prawie już 6 lat. Tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury pracuję z dziećmi i
Co rok oczywiście ta grupa się wymienia, bo wiadomo, że starsze dzieci idą gdzieś dalej do szkół, mają inne zajęcia. Niemniej jednak mam zawsze taką grupę liczącą do 10-11 osób. W tym przypadku było to 9 osób, 3 osoby debiutujące, które zaczęły chodzić do mnie na zajęcia od września tego roku. Najstarsza dziewczynka, już panna 18-letnia, Lidia Sobecka, jest w moim teatrze w zasadzie od początku. 5 lat już jest i mimo to, że chodzi do liceum we Wrocławiu, no jest zafascynowana teatrem ruchu, pantomimą i również uczestniczy w tych zajęciach. Mam również małe dzieci, małe w cudzysłowie, mówiłem na nich jeszcze niedawno, szkraby. Zuzia Więcek zaczynała mając 6 lat u mnie w grupie, teraz ma 8, trzeci rok już uczestniczy. Jeszcze mam Olę, która również ma 8 lat i Antosię. Pozostałe dzieci mniej więcej 12 lat mają i jeszcze Luiza 14-latka i Szymon, nowy również nabytek, zdolny chłopiec 10-letni. Dziękujemy za dzisiejsze przedstawienie i czekamy na kolejne występy. Bardzo dziękuję.